To może... No i dobrze. To może w zastępstwie Krzyśka Wołka, który nie mógł być dzisiaj, to ja rozpocznę tę prezentację. Dzisiaj naszym prelegentem będzie Łukasz Wilczyński, który właśnie się zajmuje generalnie analizą obrazów i właśnie pracuje nad doktoratem i dzisiaj nam powie właśnie bardzo ciekawe rzeczy na temat nowoczesnych metod do wykrywania, klasyfikacji, detekcji obiektów w obrazie. Cię słuchamy. Wszystko się zgadza, bardzo dziękuję. Pytanie, Łukasz, ty jest wykładowcą, tutaj jesteś? Nie. Nie jestem wykładowcą, co no, właśnie może być też tak trochę mimozem, gdyby mógł coś nie spadnąć, proszę mnie zatrzymywać, pytać. Mamy dużo slajdów, ale zakładam, że 2 godziny spokojnie się tutaj z tym uwinienem. 40 minut, prawda? To jest nasz czas. Okej. Okay. No jest tak jak Daniel mówił, będziemy się zajmować klasyfikacją i detekcją obiektów w obrazie. To jest bardzo ciekawy temat. Dużo się teraz bardzo dzieje w tej dziedzinie. Natomiast zanim zaczniemy o tym mówić, to będziemy chcieli trochę powiedzieć o moich danych. No bo będziemy korzystamy z tego, co w tej chwili jest, z tych najlepszych rozwiązań, do rozwiązania naszego problemu, czyli do tak naprawdę detekcji albo tłumaczenia polskiego języka. Jeśli chodzi o plan prezentacji, jest dosyć prosty. Najpierw opowiemy trochę właśnie o moich danych, opowiemy trochę o języku migowym. Potem poruszymy prostszy temat, czyli temat klasyfikacji, czyli stwierdzania tego, co się znajduje na zdjęciu. Potem zajmiemy się detekcją, a potem przejdziemy do naszych aktualnych wyników. Jeśli chodzi o dane, to mamy coś takiego jak korpus polskiego języka migowego. Został on opracowany przez pracownię lingwistyki migowej UW. No i ponieważ mamy do czynienia z językiem migowym, no to wiadomo, że są to nagrania wideo. Czyli nie pismo, nie dźwięk, tylko nagrania wideo. Jest tego bardzo dużo, to jest około 50 sesji. W każdej uczestniczą 2 osoby, 2 informatorów i moderator. Każda sesja trwa 3-4 godziny, więc to są dosyć długie rozmowy. One zostały bardzo fajnie nagrane, ponieważ nagrane jest za pomocą 5 kamer, wszystkie są HD. I to, co w zasadzie nam najbardziej ułatwi sprawę, to jest to, że one zostały nagrane przy 50 klatek na sekundę. No, dzięki temu to wszystkie jakieś może mowy i tego typu rzeczy przy ruchu. One wciąż są, ale nie są tak straszne, jakbyśmy to nagrali przy 25 klatkach. W sumie tego jest bardzo dużo, to jest 300 godzin nagrań, to jest w sumie 100 mówców. No i no, te nagrania, które nas w tej chwili interesują, to są te nagrania, gdzie kamera jest skierowana na mówcę czy informatora. Całość tych nagrań to jest mniej więcej 200 tysięcy różnych znaków. Tak, że teraz możemy ich użyć, czyli w takiej postaci, to są takie dane, które my jesteśmy w stanie jakoś powiedzmy na nasze potrzeby przetworzyć, no to widzimy, że w tej chwili jest mniej więcej 20 tysięcy znaków. Średnia długość znaku to jest mniej więcej 0,6 sekundy. To wychodzi na kilka godzin takiego wytworzonego materiału wideo. Jeszcze bardzo ważne jest to, że to nie są nagrania, bo czasem niektóre dane, czy nawet, nie wiem, powiedzmy, korpusy związane z językiem migowym wyglądają tak, że ktoś na przykład powtarza cały czas ten sam znak, wyizolowany od początku do końca, żeby coś potem można było z tym zrobić. Tutaj nie ma takiego założenia, to jest po prostu, to są luźne konwersacje w języku migowym. Co tak jakby z jednej strony jest bardzo fajne, z drugiej strony, no, gdybyśmy chcieli testować wyizolowane znaki, no to musimy liczyć się z tym, że one będą trochę wycięte z kontekstu i trochę można to niektóre rzeczy utrudnić. Głównym celem tak naprawdę chyba tego projektu, mam nadzieję, że jest to prawda, jest stworzenie generalnie badania lingwistyczne. Więc tu jeszcze mamy takie szczęście, że te dane, mimo że nagrane w założeniu pod kątem jakichś badań lingwistycznych, zostało nagrane tak,
że my możemy też tego użyć właśnie do na przykład jakiegoś data miningu czy machine learningu. Teraz krótko o językach migowych. To są takie, powiedzmy, ekstrakt najważniejszych informacji o językach migowych, no bo nie wszyscy wiedzą, jak te języki migowe wyglądają albo jak działają. To jest tak, pierwsza sprawa, języki migowe są bardzo różne, są różne w różnych krajach, czyli to nie jest tak, że mamy jeden uniwersalny język migowy, jest ich w tej chwili w jakiś tam, powiedzmy, w katalogu języków migowych jest ich 160. Nie mają one wiele wspólnego z językami mówionymi, no wiadomo, oprócz tego, że forma przekazania informacji jest inna, no to też nie jest tak, że język migowy, jego składnia odpowiada, jest taka jak w języku mówionym danego kraju. No i tutaj taki prosty, powiedzmy, dowód jest taki, że Amerykanie nie dogadają się z Anglikami, to są dwa różne języki migowe, i Austriacy z Niemcami, czyli mamy kraje, w których jest ten sam język mówiony, zupełnie inny język migowy. Z tego, co znalazłem, polskiego języka migowego używa 550 tysięcy osób, to jest bardzo dużo. Znaki są dynamiczne, czyli to nie jest tak, że przechodzimy od jednego kształtu do drugiego, tylko zazwyczaj ruch też jest tak jakby częścią tego znaku. Jeśli chodzi o istotne znaki, jeśli chodzi o istotne elementy znaków w języku migowym, no to mamy właśnie kształty dłoni, to tak jakby jest taka rzecz, która bardzo się rzuca w oczy. Mamy lokację dłoni w przestrzeni, czyli to, co egzaminem też może mieć jakieś znaczenie. Kierunek obrót dłoni to też jest istotne. No ten ruch, czyli tak jakby w trakcie tego ruchu coś może się zmieniać, nie wiem, może się zmienić kształt dłoni, ten ruch może być bardzo złożony. I elementy niemanualne, czyli właśnie jakieś na przykład mimika twarzy, nie wiem, jak rozumiem, jak na przykład podniosę brwi, to mogę tak jakby trochę zmienić treść, którą na przykład zmienię. To jest ciekawy problem, który jest generalnie przy językach migowych i pewnie utrudnia też badanie języków migowych, jest to, że one nie mają naturalnej, tradycyjnej reprezentacji pisemnej. Tak jak my mamy, możemy zapisać to, co mówimy, czyli na przykład nie wymusimy sobie jakiś słowo, tylko wymusimy wilkową, to ja tak jakby mogę to powiedzieć, ktoś kto tak jakby nie słyszał tego słowa, nie słyszał, no bo to jest nowe słowo, to nie wiem, Mariusz może to zapisać, Daniel może to przeczytać i nie ma problemu, tak? Natomiast jeśli wykonam jakiś gest, no to już tutaj nie ma możliwości, żeby to tak ładnie opisać, jak możemy to zrobić w przypadku języka mówionego, prawda? No i teraz tak, mamy coś takiego jak hamorfos. To jest, hamorfos pochodzi od, no, to jest notacja, znaczy Hamburg Notation System, czyli mamy notację z Hamburga, która służy do opisywania języków migowych, czyli tego, co w zasadzie się dzieje. Tych notacji jest kilka. To jest ta, powiedzmy, no to jest ta, która została wykorzystana do opisania naszego zbioru danych. I to bardzo dobrze, dlatego że ona rzeczywiście pozwala bardzo szczegółowo te znaki opisać. Tutaj mamy pokazane, to akurat jest z korpusu jakiegoś bardziej niemieckiego, no ale widzimy, że opis znaku, no to zazwyczaj będzie właśnie jakiś wycinek materiału wideo. Do tego mamy, powiedzmy, rafię, czyli takie wykładki, w których ten znak został pokazany. No i opis hamulcy się, co tak naprawdę mówca w tym krótkim wideo, wycinku wideo robi. O, to działa. Hamulcy jest dosyć złożony, dlatego że założenie jest takie, że on powinien opisać, być w stanie opisać wszystkie języki migowe. No, jest ich sporo, tam w każdym dzieje się trochę coś innego, więc mamy tutaj ponad 200 symboli, jest czcionka i tak dalej. Umożliwia bardzo szczegółowe opisywanie kształtów dłoni, czyli, ponieważ dłonie bardzo mogą się na różne sposoby ruszać, zmieniać kształt i tak dalej, to hamulces pozwala tak jakby do poziomu mniejszego albo większego zgięcia palca te kształty opisać. No i to jest pierwsze. Tutaj mamy przykład właśnie ten przykład opisu hamulcowego, nawet taki trochę, powiedzmy, uproszczony, to jest chyba słowo Afryka, nie wiem, to jakoś tak się pokazuje, mam nadzieję, że dokładnie. I tutaj mamy rzeczywiście pokazane, że na początku są znaczki, które są chętrzy, czyli tak jakby to, że trzy palce, potem w którą stronę na początku mamy rękę skierowaną, jak ona jest skierowana, że dotyka brody,
No a potem przechodzi tak jakby w coś takiego. Czyli jakby ręka się nie zmienia, natomiast potem pokazuję ręką do przodu. I to jest tak jakby pierwsza sprawa, tak wygląda hamosys. Druga sprawa jest taka, że no, przez to, że nie ma tej takiej właśnie, nie było może tej tradycyjnej formy opisu języka mimikowego, no to też problem jest ze słownikami, tak? No bo tak jakby jak opisać te ruchy, gesty, które są wykonywane, one mogą być prezentowane przez to na różne sposoby. I tutaj jest wycinek właśnie korpusu polskiego języka migowego, gdzie mamy teoretycznie to samo słowo, które jest prezentowane, no niby podobnie, ale tak jakby każdy to pokazuje troszeczkę inaczej. No i jeszcze jedna sprawa jest taka, że teoretycznie te anotacje, które mamy, mogą zawierać elementy nieistotne, czyli się będzie teraz po połku, czy nie wiem, co się robi, no to też być może, chociaż raczej tak nie jest, znalazłoby się to w tym opisie. I teraz wracając do danych, no już mówiłem, że układy dłoni mogą być dosyć skomplikowane. Polski mikowy język, jak rozumiem, zawiera mniej więcej 60 standardowych kształtów. Czyli są właśnie jakieś takie no, kształty zbliżone do tych, nie wiem, litery alfabetu języka mikowego, plus jakieś tam powiedzmy różne warianty. No i naszym aktualnym celem, ponieważ no, od czegoś trzeba zacząć, jest klasyfikacja tych kształtów i tłumaczenie układów dłoni na podstawie zdjęcia czy na podstawie podpisek z wideo, to tłumaczenie tego do hamosysu, czyli do tej notacji. No i tak naprawdę to się sprowadza do problemu detekcji i klasyfikacji. Tak, chcemy wykryć ręce, a potem chcemy jej klasyfikować. To jest akurat mniej więcej to co mamy w takiej chwili wygląda, czyli mamy mówcę i mamy detektor, który znajduje rękę, wypuszcza nam bounding boxa, no i potem możemy coś z tym dalej robić. A lokalizacja ręki? Jeżeli ktoś podoba lokalizację? Detekcja, czyli tak naprawdę no, znalezienie jej w tym obrazie. Aha, chodzi ci lokalizacja względem... Położenie względem ciała. Nie, na tym etapie tego nie używamy. Natomiast jest wiadomo, że jest ważne. Jest to ważny element. No, mniej więcej łącząc to z innymi rzeczami można próbować do tego dojść. Natomiast jeszcze istotne jest to, że ten nagranie, które mamy wideo, one są bardzo wysokiej rozdzielczości, tak? Więc my możemy rzeczywiście trochę sobie wyciąć i możemy rzeczywiście się przyjrzeć tą siecią. Natomiast gdybyśmy to zrobili na małych nagraniach, albo gdybyśmy wrzucali całe zdjęcie, no to wtedy to tak trochę na tym tracimy, tak? Znaczy jeszcze uważam, że bardzo jest wdzięczny. Generalnie uważam się, że są trzy takie na poziomie leksykalnym wyróżniki każdego słowa. Kształt dłoni, położenie względem reszty ciała i ruch w trakcie artykulacji. No to jest pierwszy etap, czyli... No, dużo się dzieje też w tych pozostałych kwestiach, czyli i ruch, i ten ruch, ale to rzeczywiście... To jest pytanie takie, klasyfikacja odbywa się na zdjęciach po kolei, tak? Ale jakaś relacja jest między zdjęciami, tak? Tak. Ale to wygląda na to jeszcze ludziom na teraz tak, no ponieważ będziemy się zajmować klasyfikacją, no i wiem, że my nie wszyscy zajmujemy się tutaj machine learningiem, są osoby, które się zajmują bardzo mocno machine learningiem i rozumieją, jak działają splotowe sieci neuronowe, to stwierdziłem, że tak bardzo krótko postaram się jeszcze o tym opowiedzieć, czyli w zasadzie jak te sieci działają, dlaczego to tak dobrze działa i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli ktoś tak naprawdę nie wie, jak to działa i chce się powiedzieć, to jest w zasadzie dobry moment. Czyli no, problem klasyfikacji polega na tym, że możemy sobie tak wyobrazić, że no tak jak to bywa w informatyce, mamy jakąś funkcję, chcielibyśmy mieć jakąś funkcję, która coś dostanie do środka i coś nam zwróci. To, co chcielibyśmy tej funkcji przekazać, to w zasadzie jest zdjęcie. To może być jakieś zdjęcie akurat nie kota, no takie mamy psa. Chcielibyśmy, żeby ta funkcja nam zwróciła informację o tym, że patrzymy na zdjęcie
zdjęcie psa, że to, co ona otrzymała, to jest zdjęcie psa. No, na przykład otrzymała jakiś inny obiekt, to może być pomidor, albo cokolwiek innego. To chcielibyśmy, żeby ta specja była nam w stanie powiedzieć, że to jest pomidor. Teraz są dwie różne kwestie, tak? Moglibyśmy chcieć mieć funkcję, która będzie nam tylko mówiła, czy patrzy na psa, czy nie patrzy na psa. I tak jakby tylko będzie robiła taką binarną klasyfikację, czy to jest pies, czy to nie jest pies. No albo możemy mieć taki, powiedzmy, większy klasyfikator, który nam będzie, który się nauczy rozpoznawać określoną liczbę klas i te klasy będzie od siebie odróżniał. Oczywiście, ponieważ to jest problem klasyfikacji, no to my tutaj chcemy otrzymać informacje nie o tym, gdzie na tym zdjęciu się znajduje ten pies pomidor czy cokolwiek innego, tylko chcemy mieć informacje o tym, co na tym zdjęciu się znajduje. No i teraz tak, problem jest taki, że zdjęcie to jest wielka macierz liczb, tak? Jeśli wyświetlimy to w postaci pikseli, no to nasz mózg ma już budowany mechanizm, który potrafi to interpretować, on będzie wiedział, że to jest pies. Natomiast no, komputer nie ma mózgu, który to interpretuje, no więc mamy tutaj problem taki, że to są tak naprawdę jakieś liczby, to są piksele, a chcielibyśmy mieć taką bardzo, bardzo prostą informację. Czy to jest pies, czy coś innego, tak? To jest taka powiedzmy duża dziura, nie wiem, semantyczna między tym milionem liczb, a bardzo prostą informacją. No, wiadomo, że moglibyśmy próbować napisać funkcję, która by to rozpoznawała, tak? Moglibyśmy nie napisać jakieś ify, ich byłoby bardzo dużo, to była trudna funkcja, by próbowało, nikomu się nie udało. No więc wiadomo, że to podejście dobrze nie działa. Jeśli ktoś zajmuje się generalnie takim, powiedzmy, podstawowym naszym learningiem, no to może się pojawić pokusa, żeby zrobić to na podstawie danych. I to jest generalnie dobry kierunek. No i na przykład jak mamy jakieś takie klasyczne, nie wiem, klasyfikatory, to moglibyśmy na przykład wrzucić do jakiegoś, nie wiem, FLM-a, podłączyć wejście z pikseli tego zdjęcia i zobaczyć, czy coś z tego nam wyjdzie, tak? Czyli tutaj mamy na przykład ten ptaszek, to jest Vega, tak samo się nazywa popularny machine learningowy. Generalnie jest tak, że to powinno działać przy bardzo prostych klasach, tak? Jeśli będę miał, nie wiem, zdjęcia, na których jest coś zielonego, na których jest coś czerwonego, albo coś bardzo niebieskiego, no to jest bardzo proste. To mogliśmy też za pomocą ifa, tak? Jeśli mamy zdjęcie, na którym wszystko jest zielone, no to prawdopodobnie jest trawa. Jeśli tych klas oczywiście jest bardzo niewiele. Ale ponieważ tych wyjść jest bardzo dużo, no to taki zwykły klasyfikator sobie z tym nie poradzi, tak? Jeśli mamy, nie wiem, zdjęcie 200 na 200 pikseli, czyli teoretycznie bardzo małe, no to jest 120 tysięcy, nie wiem, wymiarów, atrybutów, liczb, które trzeba w jakiś sposób przetworzyć, no i taki klasyfikator nie będzie w stanie tego zrobić i też on będzie się kupił na bardziej złożonych klasach. Inne rozwiązanie, które moglibyśmy zastosować, to moglibyśmy spróbować z tego obrazu wyciągnąć jakieś takie charakterystyczne cechy, czyli właśnie na przykład jakieś histogramy, tego typu rzeczy, to nam zmniejszy liczbę tych wymiarów, bo histogram jest dużo mniejszy od zdrowych pikseli, natomiast też część informacji zostanie utracona. Więc jakby takie rozwiązanie mogłoby pewnie w jakiś scenariuszach zadziałać, ale generalnie no, też nie jest dobre, bo tracimy sporo informacji. Natomiast pojawia się pytanie, co moglibyśmy zrobić, żeby to działało dla tysiąca klas. No i tutaj takie wychodzą wszystkie pokusy, wiele badań. No i prawda jest taka, że w tej chwili najlepszym rozwiązaniem są filtry, czyli no, to się łączy z głębokimi sieciami neuronowymi. No i oczywiście no, były rozwiązania, które działały wcześniej, czyli jakby no, te skrajne przypadki proste, które ja podałem, one są bardzo, bardzo uproszczone, ale no, wiadomo, że tak jakby było kilka jeszcze rozwiązań, które działało bardzo, no, może nie bardzo dobrze, ale działało dosyć dobrze jakieś właśnie. Hawk, Swift, nie wiem, DPM, no to jakoś działało. No i teraz tak. Nie będziemy mówić o tym, jak uczyć te sieci neuronowe, bo to jest duże zagadnienie i musielibyśmy spędzić nas dużo czasu rozważając ten trening. Ale tak, no możemy porozmawiać o tym, jak one działają. Więc generalnie no, musimy się opierać na filtrach, to są takie filtry, jak mamy w Photoshopie czy w GIMPie. Photoshop to jest taki GIMP na Windowsa. Więc no, zakładając, że to jest nasze zdjęcie,
to możemy to zdjęcie w jakiś sposób przefiltrować. Możemy sobie, no, wymyślamy sobie, że na przykład trzymamy filtr, który będzie nam wykrywał krawędzie, tak? No to jest, nie wiem, to są jedynki, to jest minus 4. Jeśli to będzie na jednolitej powierzchni, to nam po prostu zwróci 0. Jeśli trafi na jakieś miejsce, gdzie będą różne wartości, no to on wtedy będzie nam mógł w jakiś sposób, on się uaktywni, tak? On nam zwróci jakąś większą liczbę. No i powiem, że dobra, tutaj w tym miejscu na przykład jest krawędź. Czyli jeśli to przefiltrujemy tym, no to jesteśmy w stanie uzyskać coś takiego. Tak patrząc na te wejścia, które mamy, no to kiedy wpuszczamy do naszej sieci, no bo to tak naprawdę będzie tak naprawdę sieć różnych filtrów, no to nasze wejścia, no to ono ma jakąś szerokość, to jest tam ileś pikseli, to są takie nasze, powiedzmy, w miarę tego obrazka, na przykład 200 na 200, i to wejście jeszcze będzie miało głębokość, czyli no, każde zdjęcie RGB będzie miało 3 kanały, tak? To są takie jakby 3 oddzielne warstwy. Ten filtr oczywiście będzie filtrował wszystkie kanały, czyli tak jakby i R, i G, i B zostanie tym filtrem przefiltrowane, to wszystko zostanie przemnożone, sumowane i da nam nasze wyjście, tak? Czyli wyjście, mimo że na wyjściu mieliśmy 3 warstwy, będzie tylko jedna warstwa, która będzie się uaktywniać tam, gdzie są krawędzie. Czyli uaktywniać, czyli obraz będzie biały, a nie czarny. No i moglibyśmy spróbować taki obraz RGB przepuścić przez kilka filtrów. Czyli moglibyśmy założyć, że na przykład trzymamy, nie wiem, 8 filtrów, one byłyby różne, każdy by szukał czegoś innego, na przykład jeden będzie się uaktywniał przy krawędziach, drugi się będzie uaktywniał przy jakichś kolorach, inny będzie się uaktywniał przy jakichś takich, na przykład, nie wiem, prostych albo poziomych liniach. Możemy takich filtrów sobie wygenerować kilka. Kiedy ten obraz przepuścimy przez te filtry, przy czym każdy zawsze będzie ten obraz traktował po całej głębokości, no to wtedy uzyskamy tak zwane mapę aktywacji. Czyli mapa aktywacji to jest efekt przepuszczenia obrazu przez filtr. No, to jest proste, tak? Potem z tymi mapami aktywacji możemy zrobić to samo. Czyli te mapy aktywacji możemy przepuścić przez kolejne filtry. Te kolejne filtry będą o tyle ciekawe, że one już na wyjściu, no, tam mieliśmy, na tym poprzednim slajdzie mieliśmy 8 map aktywacji, bo stwierdziliśmy, że obraz potraktujemy 8 filtrami. Tutaj, ponieważ mamy 8 map aktywacji, to żeby to przefiltrować jeszcze raz, musimy zrobić filtr, który będzie miał większą głębokość. On wciąż może mieć wymiary 3x3, ale ponieważ zakładamy, że filtr idzie po wszystkich kanałach głębi, no to ten filtr będzie miał wymiary 3x3x8, tak? Czyli tak jakby ten filtr będzie sobie jakiś tam cały ten wycinek przestrzenny, te 3x3 piksele, aż do końca będzie filtrował. I on nam zwróci kolejne mapy aktywacji, tak? Czyli mamy filtr, potem mamy filtr, który zawsze sięga zupełnie głęboko. Na podstawie tego zawsze otrzymujemy jakieś mapy aktywacji. Czyli tak naprawdę ma takie, powiedzmy, tekstury, które no, gdzieś w jakimś miejscu zostaną pobudzone. No i tak naprawdę to tak mniej więcej wyglądają sieci konwolucyjne. Te CNN, które to wszystko rozpoznają i które w tej chwili odnoszą te duże sukcesy w rozpoznawaniu i w klasyfikacji obrazu. Tak? To jest przykładowy konwent, czyli tak zwany LENET, on jest trochę przerobiony, ponieważ ten oryginalny działał na czarno-białym obrazku, czyli tutaj na wyjściu był tylko jeden kanał, ale jakby cała reszta wygląda tak samo, tak? Czyli mamy zdjęcie, filtrujemy je kilka razy, każdy filtr wyciąga jakąś inną cechę tego obrazu. Potem filtrujemy to jeszcze raz, każdy filtr wyciąga jakieś inne cechy, tak? To jest cały czas wyciąganie cech z naszego obrazu. A w międzyczasie jeszcze ten obraz sobie skalujemy. Są różne sposoby skalowania, tak? Chodzi o to, żeby ten obraz był tak jakby trochę mniejszy, a trochę bardziej głęboki, żebyśmy mieli jak najwięcej informacji o tych różnych cechach wcześniej, o tych różnych cechach obrazu, a żeby one nie były aż tak różne. W tej chwili na przykład czy ten subfilter, który tutaj mamy, to może być na przykład jeden z algorytmów, to jest tak zwany MaxQuick. Czyli to polega na tym, że jak mamy, nie wiem, na przykład 4 piksele obok siebie, to wybieramy ten, który ma największą wartość. Tak?
Dzięki temu ten obraz się zmniejsza, dzięki temu te kolejne feature mapy są trochę mniejsze. No i też możemy sobie trochę pozwolić na to, żeby mieć ich więcej. Jeśli chodzi o takie, no powiedzmy, aktualnie najlepsze sieci konwolucyjne splotowe, które w tej chwili mamy, no to wiadomo, że z każdym rokiem powstają coraz lepsze modele. Takim, powiedzmy, ostatnim klasycznym, bez jakichś bardzo dziwnych rzeczy modelem jest VGG. VGG to znaczy tam Visual Group, coś tam, to graphics. VGG składa się tak naprawdę z bardzo dużej liczby tych filtrów spotowych, czyli tak jakby wyciągania atrybutów, przemieszanych z tym maxingiem, o którym mówiliśmy, czyli z tymi warstwami, które ten obraz nam zmniejszają. Więc no i on mniej więcej wygląda w ten sposób, tutaj też mamy konwolucję, pulling i tak dalej, ten obraz jest coraz mniejszy. No i z dużego obrazu, od 220x220 pikseli, wrócimy do małego obrazu, ale bardzo głębokiego. I każda ta mapa, 7x7 pikseli, to jest, to teoretycznie, jeśli on dobrze został wytrenowany, to są jakieś inne cechy tego obrazu, tak? Każda z tych map powinna teoretycznie reagować na jakiś inny bodziec w obrazie. No i teraz tak, tak jak mówiłem, VGG 16-19 to są różne architektury. One są z takich bardzo klasycznych najpopularniejsze. Znaczy nie najpopularniejsze i tak naprawdę najlepiej działające. To są wyniki konkursu ILSVRC. Czyli no to jest konkurs oparty na internecie, czyli takie bardzo dużym zbiorze obrazków. No i widzimy, że ten VGG znajduje się tutaj. Czyli tutaj w zadaniu klasyfikacji obrazu mamy tak jakby już bardzo dobre wyniki w stosunku do tego, co działo się wcześniej. Ten wynik został potem przebity przez taką dosyć dziwną sieć zrobioną przez Google, a potem na szczęście już trochę mniej dziwna architektura to przebiła. W tej chwili mamy tak naprawdę tak zwany ResNet, który w tej chwili jest takim rzeczywiście state-of-the-artem, który teoretycznie przebija ludzką umiejętność. No, obraz w tym tasku, tak? Nie znaczy, że te sieci lepiej go rozpoznają, tylko obraz w tym tasku razem są już no, rzeczywiście bardzo dobrze. I teraz tak, no, tak jeszcze skoro mówiliśmy o klasyfikacji, no to już mniej więcej wiemy, na czym polega. No to w tej chwili tak naprawdę w Copyright Vision są cztery takie główne zadania. A jeden to jest klasyfikacja, czyli to o czym mówiliśmy. Czyli mamy zdjęcie, jak sobie widzieć, co jest na zdjęciu. Klasyfikacja nam to powie. Potem jest klasyfikacja i lokalizacja. No to jest trochę utrudniona wersja tego. Czyli oprócz tego, że chcemy wiedzieć, co jest na tym zdjęciu, to jeszcze chcielibyśmy wiedzieć, w którym miejscu. I to zazwyczaj się sprowadza do określenia bounding boxa, gdzie ten obiekt się znajduje. Jak z tym z czasem, czy ktoś kontroluje? Jest już. Potem mamy detekcję. Detekcja jest bardzo fajna, ja o detekcji będziemy trochę mówić. Detekcja jest no, dużo trudniejsza, ponieważ tutaj staramy się znaleźć każdy obiekt danej klasy, czy tam powiedzmy danego zbioru klas, który pojawia się na zdjęciu. Czyli jeśli mamy tutaj 50 psów, no to idealnie by było znaleźć wszystkie 50 psów i wokół każdego z nich znaleźć bounding boxa. Ponieważ detekcja już zaczyna działać coraz lepiej, no to też pojawi się, jak myślają, segmentacja. Czyli mamy psa, chcielibyśmy mieć dokładny odrys. I tak jakby gdybyśmy mieli 10 psów, no to chcielibyśmy, żeby one wszystkie były dosyć dobrze obrysowane. Warto jeszcze powiedzieć o konkursie, o tym jak one wyglądały i jakie w ogóle. Jak to wyglądało i ile było danych na początku. No więc zaczęło się, też może nie zaczęło się, ale jeden z bardzo popularnych konkursów był Pascal VOC, czyli Visual Object Classes. No i tam na początku wiadomo, tak jak na początku pokazałem, że możemy próbować klasyfikować małą liczbę klas. Tak też robili. Na początku były 4 klasy, potem to się rozwijało, doszli do 20 klas. Więc tak jakby to już było trochę większe wyzwanie. Ja mieli dwa główne zadania. Jedna to właśnie klasyfikacja jest połączona z detekcją,
przepraszam, z lokalizacją, to jest błąd, a potem jeszcze doszło do detekcji. Czyli klasyfikacja z lokalizacją, no to Madna zmienił pociąg, chcemy wiedzieć, gdzie jest ten pociąg, rysujemy bounding boxa, tak? Jeśli chodzi o detekcję, no to gdybyśmy mieli 5 osób albo nie wiem, 2 pociągi, no to wszyscy chcielibyśmy odwracać. W 2012, no właśnie, oni nie mieli aż tak strasznie dużo danych, natomiast te dane są dosyć, dosyć dobre i są bardzo często używane. W 2012, czyli w ostatnim roku, było ponad 11 tysięcy opisanych zdjęć. I na tych zdjęciach było 27 tysięcy obiektów, znaczy widać, że średnio na jedno zdjęcie przypadały dwa obiekty, tak, dwa schematy. W 2012 przestali to organizować, bo tam mówimy z powodu śmierci głównej osoby, no i pojawił się ImageNet. ImageNet jest niesamowity, ponieważ ImageNet miał strasznie dużo zdjęć. Ten dziwny skrót, to jest właśnie ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. No i to tak naprawdę przez jakiś czas był główny, najważniejszy konkurs, w którym tak jakby największe firmy, nie wiem, Microsoft, Google, oni się tam ścierali i oni starali się uzyskać jak najlepsze rezultaty. Ponad milion zdjęć, no oni rzeczywiście mówili, że są następcy są tego Pascala OC. I tam są, to były różne zadania, ale generalnie są takie trzy, powiedzmy, najważniejsze. Tak, to jest klasyfikacja i lokalizacja. Czyli mamy, i tu jest bardzo dużo klas, i tutaj właśnie doszliśmy do dużej liczby klas, jest 1000 klas. Więc to rzeczywiście już niesamowite, że no, jak myślimy o tym 1000 klas, to jest bardzo dużo różnych obiektów, tak? To już nie jest tak, że rozróżniamy psa od kota, tylko możemy rozróżniać rasy. Drugie zadanie to jest zadanie detekcji, czyli właśnie mamy dużo różnych obiektów, ponieważ to jest trudniejsze zadanie, to tych klas jest mniej, ich jest 200. A trzecie to jest, coś już nie będziemy mówić, czyli detekcja wideo. I tam też jest 200 klas. Teraz już powiedzmy, no ten ostatni ImageNet, no to w tym 2016 to już nie wiem, czy w ogóle Google i Microsoft brali udział, tam jakieś powiedzmy inne grupy się zaczęły pojawiać. Natomiast pojawił się nowy konkurs, który jest od tak mniej więcej 2014-2015 i to jest Microsoft COCO, czyli Common Objects in Context. No i to taki powiedzmy jest konkurs już nowej generacji, ponieważ tam te zadania są dużo, dużo trudniejsze. Tych zdjęć w tej chwili jest mniej, oni mają jakieś 300 tysięcy zdjęć, ale z tych zdjęć jest bardzo dużo obiektów, tak? Tak jak tam mieliśmy na przykład w Pascal VLC średnio dwa obiekty na zdjęcie, no to tutaj już jest ich po tak jak to powiedzieliśmy, to będzie 6 kawałków, tak? No to takie zdjęcia, że na przykład, nie wiem, mam na przykład 50 słoni, no i trzeba te wszystkie słonie obrysować. No i tutaj już bardziej się zajmują segmentacją, czyli tak naprawdę tym trochę bardziej wymagającym taskiem. No i jest dużo, dużo, dużo innych rzeczy, tak? Te zdjęcia trzymają podpisy, więc można próbować generować opisy, co się znajduje na zdjęciu. Keypointy, no tutaj jest pokazane przykładowe zdjęcie z tego datasetu, tak? Czyli tak jak mamy opisane, nie tylko mamy opisy tych postaci, tylko też mamy dodane to właśnie punkty kluczowe. I tak, jeszcze takie trzy rzeczy, które tylko chciałem napomnieć tak naprawdę. No to jest coś takiego jak model zoom. Nie wiem, no, osoby, które nie korzystają nie zajmują się obrazem, mogą tego widzieć ktoś, to jest popularne pojęcie. To są takie najlepsze, najlepiej wytrenowane, zazwyczaj właśnie na internecie, czyli na miliony obrazków, modele, które służą do klasyfikacji. Czyli na przykład gdybyśmy chcieli mieć taki po prostu jakiś fajny, nie wiem, klasyfikator, który będzie nam mówił, co jest na zdjęciu, no to coś takiego można pobrać z internetu. Na przykład Inception, tak? Tak. To akurat większość tych modeli jest w frameworku CAD, tak? Ale no, Inception jest chyba, z tego co wiem, na pewno VBE, AlexNet i tak dalej, one tam się znajdują. Dlaczego warto to robić? No, może zaraz do tego przejdę. No, drugie pojęcie to jest data augmentation. Więc data augmentation polega na tym, że kiedy chcemy wyćwiczyć nasz model, który rozpoznaje obraz, albo który uczy się na przykład, nie wiem, znajdować, robić detekcję w tym obrazie, no to tych danych zazwyczaj jest dosyć mało. Znaczy wiadomo, że tak jakby, że milion obrazków to jest dużo, ale moglibyśmy mieć więcej. I gdyby nam zależało na tym, żeby tam wyciągnąć każdy procent, żeby ten model był jak najlepiej wytrenowany,
no to z tymi zdjęciami można robić różne rzeczy, tak? Można te zdjęcia obracać, można te zdjęcia przesuwać, skalować, można przesuwać w nich lekko kolory. Dzięki temu ta sieć, która się trenuje, nie mówimy o treningu, ale tak jakby powiedzmy w momencie trenowania sieci i uczenia się na danych, możemy te dane jeszcze sobie wzbogacić, możemy ich wygenerować więcej na podstawie tego, co już mamy. I te modele, które są w Modelsu, no ponieważ one często były tworzone pod kątem konkursów, to one są strasznie dobrze wyćwiczone. Tam ktoś rzeczywiście usiadł, rzeczywiście użył tego data augmentation, no i ćwiczył tak długo, aż ten model rzeczywiście będzie świetny. Jeszcze mamy jedno, no i tak, i tak naprawdę no, czegoś takiego możemy używać, to jest po prostu gotowe do pobrania. Jest jeszcze tak zwane pojęcie transfer learning. Transfer learning polega na tym, że zamiast uczyć swoją sieć od początku, czyli na przykład mamy, nie wiem, zakładamy, że chcemy użyć architektury VGA16 i chcemy ją przećwiczyć do rozpoznawania jakichś rzeczy, to nawet jeśli nasza architektura, nawet jeśli naszych obiektów nie było na przykład w ImageNet-ie, to możemy i tak użyć modelu wytrenowanego części na ImageNet-ie jako feature ekstraktora, ponieważ to jest model, który jest w stanie rozróżnić od siebie 1000 obiektów, więc zakładamy, że jeśli ktoś jest w stanie odróżnić, nie wiem, owczarkę od pudla, to też tak naprawdę pewnie będzie w stanie odróżnić, nie wiem, na przykład rękę, tak? Jeśli sobie myślimy, że chcemy odróżniać rękę od, nie wiem, nosa albo czegokolwiek innego. To jest o tyle ciekawe, że na przykład no wiadomo, że muszą być dane mniej więcej z tej samej domeny, tak? Jeśli na przykład mamy te zdjęcia, które są w zoo, to zazwyczaj te modele są zazwyczaj wyćwiczone na zdjęciach. Na przykład gdybyśmy mieli, nie wiem, problem wytrenowania modelu, który coś musi wykrywać na zdjęciach USG i mamy bardzo mało takich danych do naszego problemu, to moglibyśmy na przykład spróbować znaleźć inny zbiór danych, gdzie są zdjęcia USG, wytrenować taki powiedzmy feature extractor na tamtych danych i potem to jakoś tak sobie powiedzmy doćwiczyć na tych danych, które my mamy. To jest właśnie transfer learning. I teraz tak, kolejny temat to jest detekcja, czyli to, czego używamy do wyszukiwania rąk. Detekcja zazwyczaj wygląda tak, że szukamy bounding boxów, a AABB to jest Axis Aligned Bounding Box, czyli taki powiedzmy nieobrócony obiekt, tylko taki, który idzie po osiach. No i tak, oczywiście do tego oczywiście możemy użyć sieci konwolucyjnych. No i tutaj jak mieliśmy tam jakąś prostą funkcję, która nam mówiła, czy na danym zdjęciu znajduje się, nie wiem, pies czy pomidor, no to tutaj wynikiem działania tej funkcji byłyby bounding boxy obiektów, które się tutaj znajdują. Czyli mielibyśmy tak jakby do każdego obiektu byłby oddzielny bounding box, informacja o tym, jakiej klasy jest to obiekt. Teraz tak, no jeśli chodzi o trening czegoś takiego, to zazwyczaj można to zrobić tak, że możemy wziąć już jakiś, no możemy tak naprawdę użyć transfer learningu, albo możemy stworzyć sieć od początku. Możemy stworzyć sieć, która będzie potrafiła odróżnić nam obiekt danego typu od tła. Czyli na przykład tak jak tutaj mamy, nie wiem, jakieś tło, to może być poprawy, tak dalej, są wszystko rzeczy, które są nieistotne. No ale gdybyśmy chcieli mieć detektor, nie wiem, motocykli na przykład, to wiadomo, że, tak jakby, że wszystko, co wchodzi w jego skład, to są tak jakby rzeczy istotne. No i możemy sobie zrobić klasyfikator, który będzie nam mówił, czy coś jest motorem, motocyklem, przepraszam, tylko są motocykliści, są w tym punkcie, czy coś jest motocyklem, czy coś nie jest motocyklem. No tak jak bardzo fajna sprawa. I no, zrobimy takiego klasyfikatora. To jest bardzo proste, tak? No, bo bierzemy takie jakby losowe zdjęcia, losowe jakieś obrazki. To jest tak jakby nasza klasa tła. Bierzemy zdjęcia motocykli. Razem to wrzucamy i patrzymy, co z tego wyjdzie. Tylko, że jest problem wyboru regionów przy detekcji. No, kiedy już przeprowadzamy tę detekcję, już nawet mamy ćwiczoną taką sieć, no to co w zasadzie wrzucić z tej sieci, żeby ona była w stanie ten obiekt zorganizować.
I takie powiedzmy domyślne rozwiązanie najprostsze to byłoby tak zwany sliding window, czyli mamy jakieś okienko, które przesuwamy co jeden piksel albo co kilka pikseli. Są algorytmy, które tak działają, tylko one się opierają na tym, że są bardzo szybkie. Natomiast kiedy mamy algorytm, który nie jest bardzo szybki, no to zdarza się sprawa. Moglibyśmy takim okienkiem sobie jeździć po całym obrazie do momentu, aż coś w tym obrazie znajdziemy, prawda? No tutaj się trafi na owce. No tutaj jest owca, dlatego że jest to jedna właśnie z tych 20 klas. Wszystkie te obiekty na zdjęciu należą do klas Pascal VOC. Kiedy znajdzie owce, no to powie nam, że to jest owce. Tylko że no, tu jest bardzo dużo komplikacji, tak? Bo nie wiem, że mamy ten sliding window, bo gdybyśmy go przesunęli piksel po pikselu, to już tak będzie bardzo dużo różnych lokalizacji. Do tego dochodzą jeszcze skalę, tak? No, bo nie wiem tak naprawdę, jakiej wielkości powinno być to okno. I to okno mogą mieć różne kształty. No, może być pionowe, może być, nie wiem, poziome, no to tych możliwości jest strasznie dużo. Wydaje się, że to jest bardzo zły pomysł. Natomiast no, w 2012 albo 2013 bodajże okazało się, że można. Tutaj panowie opracowali tak zwany overfit, który świetnie sobie poradził w zadaniu lokalizacji i też całkiem myślę w zadaniu detekcji. No i overfit no, używa tak naprawdę czegoś powiedzmy na kształt sliding window. On robi tak, że dla różnych skal co kilka pikseli robi sliding window i to wrzuca do detektora, do klasyfikatora. Klasyfikator nam mówi, dobra, na tym zdjęciu chyba jest miś, idziemy dalej. Wrzucamy kolejne zdjęcie, na tym zdjęciu jest miś, idziemy dalej. I mamy proste kąty, na których wiemy, że prawdopodobnie jest miś, niedźwiedź. Kiedy to już wiemy, no to możemy to powtórzyć. Możemy jeszcze raz puścić ten sliding window, teraz gęściej, tak? To jest bardzo, to już tak jakby wyeliminuje nam część tych niepotrzebnych regionów. A potem możemy skorzystać z tego, że sieci neuronowe oprócz klasyfikacji potrafią zrobić regresję, czyli potrafią nam zwracać nie tylko binarną informację, czy coś jest jakimś obiektem, czy nie, mogą też nam zwrócić liczbę. I tą liczbą na przykład może być przybliżona lokalizacja bounding boxa, czyli one zazwyczaj są zaprojektowane tak, że mogą nam zwrócić tylko na przykład jeden, albo mówię, dwa bounding boxy. Nie mogą tego robić rekurencyjnie. Ale taka informacja, no, to nie działa jakoś niesamowicie dobrze, ale to działa. No, na tyle, że można potem na podstawie tych dużych obszarów, które mają jakieś takie powiedzmy bardzo zazwyczaj jakimiś prostokątami, kwadratami, on może je trochę dostosować bardziej do tego obiektu, na które patrzymy. No i tak, to wygrało 2013 ImageNet w kategorii klasyfikacja i lokalizacja, no i też dosyć dobrze sobie radziło z detekcją. No i o tym już opowiedziałem. Tak, mieliśmy te obrazki, połączyliśmy tutaj, którzy będziemy długo na to patrzeć. To są wyniki klasyfikacji i lokalizacji w ImageNecie 2013. Wygrane. Jeśli chodzi o to, co teraz jest takim powiedzmy state of the artem w detekcji obiektów, no to mamy od jakiegoś czasu, w zasadzie od 2013-2014 RCNN. R stoi tak jakby regions, czyli regiony. CNN, no to wiadomo, że to jest convolutional network. I on tak naprawdę od samego początku był bardzo dobry. Tutaj jest trochę słabo to widać, ale to jest wyjście, to jest jakaś tabela wyników w ostatnim ImageNecie 2016. I tutaj widać, no, ci, którzy się chwalą, ponieważ no, tutaj nie ma jakichś takich powiedzmy wytycznych, jeśli chodzi o opisy submissions w tym konkursie, no ale no, tak patrząc na to widać, że tutaj wszyscy używają tych RCN-ów, czyli rzeczywiście te modele, które wygrywają, to są modele, które używają RCN-a. RCN to jest po prostu faster RCN. Czyli wygrywa tutaj, no i te RCN-y są łączone z bardzo dobrymi klasyfikatorami, czyli sama ideologia RCN jest taka, że to jest taki powiedzmy detektor i ten detektor może korzystać z klasyfikatora. Tak jak zresztą było w tym poprzednim przykładzie, prawda? Czyli to jest rzeczywiście taki konkretny state of the art. Zresztą widać, że ten paper jest bardzo mocno cytowany i wszyscy tego używają. Tutaj ta druga rzecz to jest testem, tak? Czyli ten zwycięski model w zadaniu klasyfikacji. I teraz tak. Oni zaczynali od tego,
jeszcze tylko powiedzieć. Tak. Jeszcze są nowsze teraz od jakiegoś czasu. Faster CNN, dobry, ale bardzo wolny. YOLO, Single Shot Multibox Detection. To zaraz będzie zostanie to. Tak, dokładnie tak. Jest jeszcze YOLO, a w zasadzie ten YOLO 9000, to Iwona chyba tego będzie używać. Jest jeszcze SSD Multibox. Natomiast no, wiesz, no, jednocześnie mam tutaj komputer, gdzie naprawdę... Jeśli chodzi o wieloliterowe skróty, jesteście w pracy. Tak. Tylko, że jest to nie z powodzenia. Znaczy, no, wiadomo, że jest YOLO, natomiast no, w tym ostatnim konkursie no, widać, że wszystkie modele korzystają z RCNN-a. YOLO jest bardzo szybkie, natomiast no, jeszcze tak jakby nie mamy tutaj powiedzmy dowodu na to, że z tym RCNN-em w tym konkursie konkretnie wygra. Tak? Idea jest prosta i to jest w ogóle niesamowite, jak oni to zrobili, dlatego że oni wzięli najlepszy klasyfikator, który w tej chwili był obecny, czyli wzięli AlexNet. Ponieważ to działało bardzo dobrze, a jednocześnie sieci neuronowe jeszcze za bardzo nie były wykorzystywane do detekcji, to stwierdzili, że wezmą to, co jest najlepsze w klasyfikacji, czyli AlexNet, wezmą to, co jest najlepsze w poszukiwaniu regionów, bo jakby, żeby coś znaleźć, to musimy znaleźć jakiś region, czyli wybrali side window, połączyli to i z tego zrobili po prostu narzędzie, które przeprowadza detekcję, tak? Czyli działa to mniej więcej w ten sposób, że bierzemy tę architekturę CNN, tę architekturę można przepinać. To jest też bardzo przyjemne, że tak jakby, że kiedy wychodzi nowa architektura, to można po prostu do tego CNN-a podpiąć na wejściu i on tak jakby będzie dalej działał. A że to jest zrobione w kafę, no to większość tych modeli jednak jest jeszcze robiona w kafę. No i oni zrobili tak. Wzięli tego najlepszego CNN-a, czyli wzięli AlexNet, nauczyli go klasyfikować ileś tam tras, tak? Wtedy to było, wciąż to jest 200 klas, natomiast nauczyli go klasyfikować. Nie, oni zaczęli przeprowadzać z paska VC, czyli zaczęli od 20 klas, tak? Nauczyli go klasyfikować 20 klas. Potem wzięli algorytm, który pozwala dzielić obraz na regiony. To regiony, to chodzi o jakieś powiedzmy, to akurat działa to są tak zwane chyba superpiksele, czyli dzielimy obraz na jakieś powiedzmy w miarę jednolite bloby, czyli jeśli coś ma jakiś zbliżony kolor, to zakładamy, że to jest jakiś region, że tam może, że to może być mózg, nie wiem, psa albo nie wiem, coś innego i potem to łączymy w coraz większą grupę. No i to są nasze propozycje regionów, w których być może występuje jakiś obiekt, no bo zazwyczaj obiekty... A tego się nie robi jakimiś morfologicznymi operatorami tych regionów, nie będzie właśnie, no kiedyś tak się robiło. Tych algorytmów jest bardzo dużo. W ogóle wziąłem tabelkę różnych algorytmów, którymi można to zrobić. Oni z jakiegoś powodu chyba empirycznie stwierdzili, że selective search zadziała najlepiej. Też, jeśli dobrze pamiętam, wtedy inne algorytmy, które też działały na tej zasadzie, czyli wyciągały najpierw regiony, a potem wrzucały do klasyfikatora, korzystały z Selective Search'a, więc oni, żeby porównać tę metodę swoją z tamtymi, użyli właśnie Selective Search. Ale tak, te metody też mogą być różne. I teraz tak, biorą te regiony, to może być duże zdjęcie, warpują je tak, żeby dało się to włożyć do sieci konwolucyjnej, no bo ona ma zazwyczaj jakieś powiedzmy wejście w jakimś kształcie, zazwyczaj to jest kwadrat tak powiedzmy 200 na 200 pikseli, tak? Czyli biorą jakiś region, wrzucają do klasyfikatora i ten klasyfikator próbuje nam to sklasyfikować. Jeśli wyjdzie wysoki wynik klasyfikacji, no to wtedy znaczy, że prawdopodobnie patrzymy na jakiś obiekt. A jak tutaj mamy to zobrazowane? Czyli w zdjęcie bierzemy różne obszary, które robią ten selective search, rozciągamy to, oni nawet tego nie rozciągali, tylko warpowali, czyli jeśli na przykład tutaj, nie wiem, ten region byłby taką piramidką, to oni by jeszcze tak trochę mu głowę pewnie rozciągnęli, żeby dobrze pasowało do tego kwadratu. No i tak, to szama są gry. Skarżą szama są gry, no dokładnie. I to jest przepuszczone przez klasyfikację, jeśli jest wysoki score,
to wtedy znaczy, że znaleźliśmy to, czego szukaliśmy tak naprawdę, że ten region zawiera jakiś obiekt. A to jest selective search, to jest inaczej, to są właśnie co podzielenie na bloby? Tak, selective search to jest właśnie dzielenie obrazu na bloby. Oni sobie przyjęli, że będą wybierać 2000 regionów. Czyli no, tak jakbyś to sobie dostosowali, czyli że dobra, 2000 już tak jest dużo, tyle wrzucamy do naszej sieci, co zwróci, to tak jakby zobaczymy. No jeszcze na koniec regresja bondingów. Czyli jak już oni to zrobią, no to jeszcze, ponieważ, no ja akurat nie wiem, dużego szczęścia, ale no generalnie można jeszcze używać sieci do tego, żeby te bounding boxy do tego obiektu dopasować. I oni jeszcze to robią, więc robili w zasadzie. Więc jak mam ten prostokąt, już wiem, że tam jest osoba, czy ten, nie wiem, czy ktoś nazwie, czy kapor, no to on jeszcze tego bounding boxa bardziej do tej osoby dopasuje, tak? W ogóle nie ma sobie nic sami się wierzyło, ale jest troszkę już jakiś i teraz tak, to działało bardzo dobrze, tylko problem jest taki, że to działało dosyć wolno. No bo to tak było trochę składane z różnych rzeczy, tak? Bo ten Selective Search, on działał na CPU, do tego no 2000 regionów z jednego obrazu to jest strasznie dużo, tak? I to musimy przepuścić przez naszą sieć, przez nasz konwent, no, który też jest szybki, ale no, Aleksander akurat był szybki, ale no, do najszybszych nie należy, więc to rzeczywiście było trochę takie wąskie gardło. Więc no, tutaj, jeśli chodzi o nazwę, to potem stworzyli FAST, potem stworzyli FASTER RCNL. No i oni w tych kolejnych iteracjach, czyli najpierw FAST, potem FASTER RCNL, starali się te problemy związane z prędkością przede wszystkim, bo ta detekcja trwała jakieś między 50 sekund, starali się to przyspieszyć. Udało mi się przyspieszyć i trening, i udało mi się przyspieszyć też bardzo udało mi się przyspieszyć działanie w czasie rzeczywistym. Tak naprawdę taka najważniejsza i najfajniejsza rzecz, którą oni zrobili, to jest tak zwany RPM, czyli Region Proposal Network. To jest taka dodatkowa sieć, która jest dobudowana do naszego konwentu, która uczy się szukać regionów. Czyli ona tak jakby potrafi znajdować regiony już tak jakby na tym naszym obrazie przepuszczonym przez kontynent. Tak? Czyli to jest jakby taka druga część tej sieci. Dzięki temu, że coś takiego zrobili, nie musimy sięgać poza sieć, żeby wciągać dane. Dlatego nie musimy tak naprawdę przepuszczać 1000 razy tego źródłowego obrazka przez ten feature extractor, czyli przez te pierwsze warstwy naszej sieci neuronowej, tylko ona przychodzi raz i potem tak jakby już możemy te regiony przekazywać. Może to jak ten RPM działa, to już nie będę aż tak bardzo się zagłębiał, to jest w zasadzie dosyć ciekawy temat. Natomiast to co ważne, to nie tak naprawdę dzięki temu RPM-owi udało się przede wszystkim to rozwiązanie przyspieszyć. Ono trochę lepiej działa przy tej sieci niż Selective Search, między innymi dlatego, że tutaj mamy taki trochę feedback, tak? Jeśli zaproponujemy zły region, to ta sieć może się trochę dostosować do tego, żeby te regiony lepiej nam sugerować. Natomiast no, korzyść wynikająca z tego, że musimy tę samą obrazkę 2000 razy przepuszczać, jest ogromna i dzięki temu ta sieć działa dużo, dużo szybciej. Mówiliśmy o ją. Może jeszcze kilka tam tak. Mam takie pytanie, jak to jest, że dobra, region poza network, on na tych featuresach, które wyciągnął z sieci neuronowej, z CNN, tego bliżej, tak? Znaczy, no, tam, no, tak, no, no, mamy, no to, znaczy, wiesz, to jest, to jest w zasadzie dodatkowa sieć, która jest położona do tego, no bo tak naprawdę możesz użyć sieci, która jest używana do klasyfikacji, możesz się też używać do na przykład regresji, tak? Możesz próbować znaleźć jakiś obiekt. I to jest mniej więcej taki. Ale w sensie na końcu i tak musi przecież siedzieć, żeby sklasyfikować jeszcze raz? Tak. To jest to są bez tych ostatnich warstw, nie? Te feature warstwy. To jest feature extractor, to jest to są takie ostatnie warstwy, które wchodzą nam... 48 na przykład tych warstw, tak? To przychodzi przez oddzielną sieć, która nam na podstawie tego, co widzi, mówi, jakie regiony potencjalnie mogą coś zawierać, bierze określoną liczbę tych regionów, na przykład 300,
Wtedy to jest dostosowane do tego, żeby można to było wrzucić do tej części, która robi klasyfikację. Ale 300 razy przechodzi później przez tą sieć, która klasyfikuje. Tak, tak. Ale to już wiesz, to już tak jakby tę najgorszą część masz ze sobą, tak? No, najwięcej zabawy masz tak naprawdę prawdopodobnie. Może nie, ale dużo tego się dzieje tutaj. Mam jeszcze inne rozwiązania. Jest YOLO i jest tak zwany SSD, czyli właśnie to, o czym mówiłeś, czyli Single Shot Multibox Detector. I o YOLO nie będę opowiadał, ponieważ wiedziałem, że moja prezentacja tego, że będzie dosyć długa. Wiem, że Iwona będzie korzystać z YOLO, więc może ona będzie chciała się tym zająć. Z ciekawych rzeczy, może taki trochę minus tak naprawdę YOLO jest taki, że tam jest oddzielny framework do tego. Czyli on się nazywa Darknet. On jest open source'owy, więc tam rzeczywiście można wszystko zrobić. On jest robiony w C i w Kotlinie, więc to w open source'ie jest dosyć przyjazne. Śmieszna sprawa, no autor na stronie tego projektu też wrzuca sobie CV, z którego jest strasznie dumny. I tam są takie rzeczy, właśnie w swoim CV ma CV. Też stwierdziłem, że warto to powiedzieć. Nawet tak jakby język, którego używa, jest poprawny, że te kucyki nie mówią Afrobot, tylko na przykład mówią Afrobot. Idziemy dalej. Wracając do moich danych, no tak jak rozmawialiśmy na początku, znaki to są wycinki materiału wideo w połączeniu z jakimś opisem w Canvasysie. To co my chcemy zrobić, to wyciąć te dłonie, żeby nauczyć się je rozpoznawać, żeby rozpoznawać te jakieś standardowe handshake występujące w polskim języku migowym. No i też fajnie byłoby tłumaczyć tak naprawdę to co widzimy, czyli te handshake na Canvasys. Czyli na tą właśnie śmieszną notację. Ponieważ mamy wideo w wysokiej, no to chcielibyśmy z tego skorzystać, wyciąć. Tylko, że nasz korpus niestety w tej chwili nie ma informacji o bounding boxach, tak? No bo to wyjęcie nie jest potrzebne. No i idea jest prosta. My chcielibyśmy, mamy jakieś dane, musimy tak jakby zorganizować ręce, żeby to zrobić, to musimy wziąć jakiś najlepszy detektor. Powiedzmy, że to jest Faster Airsend, no to biorąc w tej chwili rzeczywiście jakieś bardzo dobre wyniki raportuje, więc to mogło być coś innego. I chcielibyśmy go nauczyć wykrywać dłonie. Żeby nauczyć go wykrywać dłonie, no to musimy mieć dane, gdzie tak jakby mamy ręce i gdzie te ręce są opisane. No i coś takiego jest i to na przykład, Fobie, to jest Visual Geometry Group. To są ci od modelu Fobie G16-19. Oni zrobili tak zwany hand dataset, pozbierali zdjęcia z różnych źródeł, poopisywali je, proszę bardzo, tutaj mamy bounding boxy wokół tych rąk i to udostępnili bardzo miło. Więc my pobraliśmy ten dataset i to jest takie nasze pierwsze źródło zdjęć z lokacjami rąk. Drugi zbiór, który mamy, to coś podobnego jest w korpusie amerykańskiego języka migowego. Oni też mają opisane znaki i znaczna część latek ma poopisywane bounding boxy rok, czyli tutaj ręce się znajdują. Tylko problem z tym jest taki, że to jest strasznie porządne. Nawet teraz jak patrzymy na to na rzutniku, to jest po prostu jest kompletnie czarne, tak? Wszystko co jest ręką albo twarzą jest czarne. Nie jesteśmy w stanie na tym niczego wyćwiczyć, ponieważ no, taki nawet, jeśli zobaczymy zdjęcie, na którym cokolwiek, co nie jest czarnym tłem, no, to będzie uważał, że to jest ręka. No jest tak, to się nie nadaje do treningu, nadaje się powiedzmy jakichś tam testów, a wielka szkoda, bo rzeczywiście tych latek jest tam sporo. Natomiast no, tak naprawdę ten nasz Faster RCN w połączeniu z tą moją ulubioną architekturą, czyli Fabian16, działa bardzo dobrze. I no tutaj z drugiej strony mamy ten korpus amerykańskiego języka migowego. Mam tak jakby rzeczywiście robi dosyć porządnie te obrysy. No, wiadomo, że tak, robi te obrysy też zależy od tego, jak nauczymy to robić. Tam jest taki drobny problem, jak widzimy, tutaj, no to oni tutaj używają bounding boxów, które są dostosowane do rąk, a nie Access Aligned, czyli takich jak my robimy, tak? Czyli no, my wokół tego musimy zrobić jeszcze dodatkowego bounding boxa i to jest ten nasz bounding box. Nie, trochę może być czasem niedokładny, ale no, na potrzeby naszego treningu tak naprawdę wystarczy. To jest ASL, to jest korpus polskiego języka migowego. Wziąłem to z waszej strony, więc mam nadzieję, że można to rozpowszechniać. I
jestem już jakiś taki wykończony po tej kompetencji. To działa niesamowicie dobrze, to jest rzeczywiście niesamowite, ponieważ no tutaj widać, że mam bardzo ciemne tło, to wygląda bardzo, bardzo tak jakby kiepsko, jak ja sobie z tym radzi. Tutaj też mam jakieś losowe zdjęcie, gdzie jest dużo ran, on wszystkie wychwycił. Tu jest zdjęcie, które mogę się rozpłakać, właśnie dlatego, że kompletnie sobie z tym nie poradził. To rzeczywiście trochę wygląda jak ręka, w sensie głowa tego psa wygląda tak, jakbyśmy ułożyli rękę. No ale no co się poszło, tak? Ewidentnie tak jakby do tej klasy tła mieliśmy za mało przykładów, które były, które zawierały na przykład jakieś właśnie psy czy zwierzęta. No i chamek na to rzeczywiście wygląda jak ręka, więc wydaje mi się, że to jest jak na pewno w porządku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo trzymamy słowa przeciwnie. Prosimy o pytanie. Co jakieś pytanie? Dlaczego tak długo? Chciałem szybciej, tak? Ale no to słuchaj. Ale jakiś wynik liczbowy, wiesz, tak? Tak, chciałem zrobić slajd o tym, ale ręka mi się wyszła. Są metryki, jest tak zwane MAP, czyli Mean Average Precision. Tylko że to się liczy zazwyczaj, kiedy jest dużo klas, ponieważ tam jest Mean Average, czyli najpierw dla każdej klasy, której szukamy, liczymy no, tak jakby średnią skuteczność detekcji, a potem to uśredniamy. Ja tutaj mam jedną klasę, to jest jedna rzecz, a druga kwestia to musiałbym tak naprawdę przemyśleć, jak to... Wiesz, ilość niewykrytych ram podzielona przez ilość wszystkich ram. I to jest tak. To jest dobra metryka, tylko że no, w przypadku naszego korpusu, nasz korpus jest w ogóle no, dosyć prosty, bo są zawsze dwie ręce tak naprawdę, więc... To cztery. Dwie. Bo mamy kamerę na każdego skierowane. No, moglibyśmy chyba, że jest ktoś... Ukojnie by jedno ręki. Mógłby być, ale nie ma. Nie wiem dlaczego, ale no, w tym korpusie nic nie ma. Że tak, nasze domek z niego. No oni często trzymają ręce pod ekranem, więc to ale jest. Tak, wiesz, no... Jakieś twoje zdanie na temat jakości w tej chwili, oprócz komika. Działa świetnie, dlatego że nawet... To super. Ta pani nawet, można zauważyć, że ona trzyma rękę nad twarzą, więc to już jest trochę trudniej, nie? Także to jest ręka, która gdzieś tam sobie wisi w przestrzeni. No tutaj też ręka tego gościa w zasadzie to teraz tego. To następne zadanie, rozumiem, jest już teraz to tego Kamosesa, tak? Tak, Kamosesa ma 60 standardowych headshake'ów, tak? No to gdzieś to po prostu będzie klasyfikator. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy... Czy tobie zależy na tym, żeby to było real time? W tej chwili... Bo faster RCM to nie pociągnie 50 sekund, nie? Jedno zdjęcie to... Na moim skromnym laptopie w tej chwili mam 5 klatek, więc to jest... Przepraszam, mi się nie wydaje, że to jest istotne w tej chwili. Mm-hmm. Znaczy, wszystkie, najpierw zróbmy, żeby coś działało, a potem będziemy przyspieszać. Nie? No i mi się wydaje, że to jest... A jeszcze mam takie pytanie, czy na przykład wstępną grupkę obrazu, tak, wzmacnianie kontrastu, czy coś? To jest wszystko ten data augmentation, tak? To są to wszystkie rzeczy, które się robią przy treningu. Czyli już się to z obrazem te sieci z VBG, one są trenowane już z tym, czyli tam są wszystkie możliwe obrotki. Kiedy próbowałem za pomocą regresji lokalizować ręce, no to robiłem. Natomiast przez to, że używałem tego na takich właśnie bardzo czystych danych, bo używałem tego na tym amerykańskim korpusie, dlatego że w przypadku tego zbioru tutaj te ręce mogą być bardzo, ich może być dużo. To tak, to robiłem, to mi dużo nie pomogło, natomiast model już pomaga. Ja się jeszcze ktoś pan spytał o ten czas oczywisty, ale teraz pomyślałem, czy ty żeś robił, trenowałeś na jakiej wielkości obrazków? Na dużych obrazkach. Na dużych. Sporych. Tak. Właściwie to taka praca na przyszłość, nie? No to po prostu zmniejszać
te obrazki, prawda, i patrzeć, kiedy jeszcze działa, no bo wtedy będzie zacznienie operacji do robienia. To znaczy, taka propozycja najlepsza, jeżeli chcieliście rzeczywiście to co już wspomniałem, SSD, Single Shot Multi-Detection, czyli najnowszy algorytm, który na GPU 25 klatek na sekundę i jeszcze jest dokładniejszy niż proste RCM. Jeszcze nawet nie ma się co zastanawiać, tak zmniejszanie mi nawet nie ma się co zastanawiać. Nie ma co, a też jeszcze szybciej wtedy rozpoznaję wszystko i dobrze rozpoznaję. I nie tracąc jeszcze jest pomyślą o parę procent nawet lepiej mówię, niż nie poznać, bo te RCN oni tym bardziej robili fast, bo nie faster, to później było coraz mniej dokładne. Nie wiedzieli jak to ugryźć, żeby to wcześniej na nie wróciło. Oni to mitygowali też częściowo tym, że te modele do detekcji są coraz lepsze. Więc teraz tak naprawdę te konkursy w tej chwili wygrywają resnety z tymi RCN-ami, tak? Więc to są. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Tam coś na początku wspomniałeś o tym, że są oddzielne konkursy na temat wykrywania w obrazie ruchowym, tak? Czyli w filmie. I czy te metody generalnie przenoszą się stąd na obraz ruchomy, czy w stosunku, czy w momencie, kiedy to są filmy, stosowane są jakieś inne? W ogóle nie śledziłem niestety tych konkursów, które zajmują się wideo. No po prostu myśląc o tym, że następnym etapem, prawda, będzie musiał to wykrywać. Ale to jest ogólnie tak, że stąd moje pytanie. Te niektóre działania to wiedzą, że... Tak, ale wiesz, to jeszcze nie jest ważne położenie. Tak, ale to jest... No tak, ale być może są metody, które wiesz, robią to właśnie lepiej, szybciej w momencie, kiedy jest wiadomo, że będzie się skończyć. No tamten MAP, czyli ten precyzyjny 3 wideo, jest lepszy o tam chyba w tej chwili nie wiem, czy to jest jakaś informacja z tego, że może się spodziewać za 65, a ten wideo ma na poziomie 80. Oni tam rzeczywiście używają kozy przy liczbie klas, więc nie mają się trudniejsze zadania niż... Czy pani z promoterem? No jeszcze nie jestem, ale jak będę A się nie uczy. No co, dziękujemy wobec tego. Dziękuję bardzo.